Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Undertale. I w tym odcinku będziemy no dalej przechodzić Undertale. Tutaj mamy jakąś komorę, core, tak zwane. Tu góra. Nice. No i chodźmy dalej, oho. Ktoś już dzwoni. Już się zaczyna, no po prostu już się zaczyna. Hej! Widzisz tą budowlę w oddali? To jest jądro. Nie środek. Source. Source to jest podstawa całej energii w podziemiu. Przetwarza geotermalną energię w magiczny prąd przez w każdym bądź razie to jest to, gdzie musimy się wybrać. W jądrze jest nie wagon, tylko winda prowadząca dokładnie do zamku Asgora. I stąd możesz wrócić do domu. Jak myślicie o mojej impresji Alphys? Dobra, let's do it. Ładnie to wygląda. To be honest. O, winda. Proszę wybrać lokację. Left floor, right. Left floor. Nie wiem, gdzie mam się wybrać, więc... O. Widok takiego dziwnego laboratorium w miejscu takie jak to... Zostaje gdzieś napełniony determinacją. O, wróciliśmy do laboratorium. Co to? Female human with cut ears. Pewnie co to? Dog food. Dobra, tu chyba nie musimy nic zrobić. To jest po prostu... Chyba się wróciliśmy najzwyczajniej w świecie. No to w takim razie musimy gdzieś iść dalej. Pyk. Right floor. Right floor 2. O, siema. Hej! Jestem Hits Flames Man. Zapamiętaj moje imię. Okej. Okay. Hit Flames Man. O, siema sans. Kocham hot dogi. Hej. To nie dziwi mnie, że jest śnieg na stoisku tego gościa. Sądzę, że jest po prostu zbyt leniwy, by to oczyścić. To jest nawiązanie do tego, że Toby Fox prawdopodobnie był zbyt leniwy, żeby zrobić osobny sprite dla stoiska w Lavalandzie. Toasty. Ej stary, co tam? Chcesz kupić hot doga? Kosztuje tylko 30... golda. A ja mam 100. Musisz oszczędzać swoje pieniądze na college i pająki. To jest nawiązanie do tego, że Temi chce jechać na college i... Spider nie będę tutaj... tłumaczył. To jest na dalszą część gry. O, tu jest... O, jeden. O, danie z dziewczyną. To zdjęcie Catgirl
figurki kobiety kot obok tego miski z płatkami. No nie. Cool Skeleton 95 zapostował zdjęcie. Czy teraz wysyłamy gorące fotki? Oto ja i mój fajny kolega. To zdjęcie papyrus. Prężącego mięśnie przed lustrem. Ma założone ta. Okulary przeciwsłoneczne. Wielkie muskularne bicepsy są naklejone na jego ręce. Bicepsy też noszą okulary przeciwsłoneczne. Dobra, już nie będę tego czytał. Co to jest? O! Napsta blok. Ojej, Napsta blok mi wysłał zaproszenie do znajomych, po czym je sam odrzucił. Co to? Nie wiem, co to jest apron. A wezmę sobie to apron. Stained apron. Balance shoes. Item. Item. Okay, stained apron. Yes. Może stać na plan. Okej! Dobra. Jademy. Oh no. Wiem, co tu jest. Cześć, tu doktor Alphys. Ten... ta zagadka jest taka... bazowana na czasie. Widzisz te przełączniki? Musisz wcisnąć wszystkie w przeciągu 3 sekund. Pomogę ci z rytmem. No. Okej, to jest 33. Hej! Wygląda na to, że musiałeś tylko wcisnąć 2 z nich. Aj, Alphys. Wojeny. A teraz też mówię, że chyba po Undertale nie będę już się zabierał za jakieś takie bardzo dużo zajmujące gry. Undertale było takim dziwną rzeczą, która niezbyt mi dobrze wychodzi. Ale skończę ją. Skończę Undertale. To ostatni raz, kiedy próbowałem pomóc z zagadką. Hej! Idę do łazienki, więc nie będę dostępna przez chwilę. Jestem... Sądzę, że poradzisz sobie z tym... z tą zagadką. Dobra. Okej... I guess I can. Gdybym zrobił tak. Ha! I did this all by myself. Miał, co? Dobra. Ech.
wiedza tego, że mysz może któregoś dnia wyjść i zhakować skomputeryzowany safe, by wziąć ser, napełnia cię determinacją. 369 minut już to gram. LOL. Dajcie mi spokój z tymi statusami. To Facebook all over again. Ej ty, zatrzymaj się. Chcemy... to wygląda na to, że dostaliśmy... tip, wskazówkę anonimową na temat człowieka, który nosi pasiastą koszulkę. Powiedzieli nam, że obłąkają się po Hotlandzie teraz. Wiem, brzmi strasznie, co nie? Zachowuj się spokojnie, po prostu zachowuj się spokojnie cały czas. Weźmiemy cię w jakieś bezpieczne miejsce, okej? Okay? Nie. O co chodzi, stary? Koszulka, którą nosi? Wygląda... O co chodzi z nią? O. Stary. Czy ty myślisz, co ja myślę? O. To jest... takie... mega niezręczne. Wstydliwe. Właściwie... to tak naprawdę musimy... cię zabić. Te sprawy. Dobra. Dobra. Tutaj będzie niezła rzecz. O. Literally zoom. To będzie ciekawe. Wyczyściliśmy właśnie armor tego drugiego. Zbroja zbyt gorąca. Znacznie się. Wygląda, jakby się czymś zaniepokoił. Stop that. Dzień dobry. Zginę. O. Stary. Ale to było takie... dzień dobry. Dobra. Dobra. Znowu stop that. A gdybym tego? Dobra, tego nie mogę. Spróbuję teraz powhisperować do niego, znaczy zaszeptać. Nie powiem. Nie powiem, stary. Dobra. Nie spieszę, pisaj. Dobra. Więc jeszcze mogę spróbować. Mogę jeszcze poszeptać. O! Tab Globe, Mandana Assist. Nie! Demet, zginę. God damn it! Hmm.
Pixel, stay determined. I will stay determined. Dobra. Dobra. Dobra, rozumiem. Dobra, teraz muszę się przez to przeklikać. O, kiat. O, tak mogę. Napierdziałam, wpada! Tak gram w to napadzie, tak by the way. Już to pewnie wiele razy powiedziałem, ale dobra. Clean armor. Spoko. Już szybciej to leci. Nie wiem sobie dokładnie co tu robić. Może temu drugiemu tam coś zaszepcze. O, dobra, już wiem. Będziemy mu cały czas musieli mówić, żeby był szczery ze swoimi uczuciami. O, stary. Nie mogę. Nie mogę tego dalej znosić. Nie... Nie tak. Jak dwójka, muszę... Ja lubię... Lubię cię, stary. To jest strasznie dla mnie wstydliwe. Sposób, w którym walczysz. Sposób, w którym mówisz. Kocham. Być w... Atakować w teamie z tobą. Kocham. Stać tutaj z tobą. Wskakać i wymachiwać naszymi brońmi. W synchronizacji. Dwójka, ja... Chcę... Tak zostało się na zawsze. Miałem na myśli... Psych! Mam cię, stary. Jedynka. Tak, stary. Czy chciałbyś... Trochę lodów? Po tym? Spoko, stary. Haha. Jej! Zesporowałem ich. Nice! Pójdę zasejwować. Udało się! Nice! Jej! To było strasznie. Ja przez to muszę przejść. O, swoją drogą zobaczę, czy mogę... Dobra. Ale nie... Było okropne do przeczytania. Okropne. Dobra. Po prostu nie chcę mi się tych... statusów... Oj. Hello? Okej, okay. Wróciłam. Kolejny ciemny pokój, co? Nie bój się. Moje skille hakowania... Wszystkim się zajmą. Czy ty jesteś poważny? O tak! Dobry wieczór! Panie i panowie, tu Metaton z newsami z Entity News. Ciekawa sytuacja podniosła się w wschodnim Hodlandzie. Na szczęście
Nasz reporter jest tu, reportując na żywo. Odważny dziennikarzu. Proszę znaleźć coś wartego newsów, by zreportować to. Nasze 10 wspaniałych viewers. Co to jest viewers? Naszych 10 wspaniałych widzów czeka na ciebie. To jest pewnie jakiś pan. Okej, mogę je tylko nosić. Okej. Look more. O, story zreportuje. O nie! Ten skrypt filmu, jak on się tam dostał? Dobra, to jest to, coś na mojego filmie. Metaton film. 28. Starring Metaton. Metaton from Undertale series. Słyszałem, że jak inne filmy. O nie. Report! Uwaga! Widzowie, nasz korespondent znalazł skrypt filmu. O nie! I wygląda na to, że to jest mojego najnowszego filmu. Nie trzymajmy ich w niepewności. O, otwórz to i zobacz, co jest w środku. Oh shit. Co jest w środku skryptu? Ten tykający dźwięk, ten palący się zapalnik. O nie! Wygląda na to, że się myliłem w sprawie filmu. Box office bomb. Więc to jest. Mamy bombę i zaraz wysadzi się w powietrze. Ale nie podekscytuj się zbytnio. Nie zajrzałeś w resztę pokoju jeszcze. Wszystko tu jest bombą. Wszystko tu jest bombą. Nawet pies jest bombą. Piłka do koszykówki jest bombą. Nawet moje słowa są bombami. Dzielny korespondencie. Jeśli nie... Defuse... miałem to na końcu. Dobra, jeżeli nie zdetonujesz, o! Zdetonujesz? Powiedzmy, że... odbombujesz bomby? Tam bo rozsadzi cię w 2 minuty. Wtedy nie będziesz... reportował na żywo nigdy więcej. No to akurat ten pan działa też w języku polskim. Jak okropny, jak straszliwe. Nasze 9 widzów pokocha. Wyglądają tak, go. Powodzenia, kocham. Oj, nie martw się. Zainstalowałam odbombawiacz w twoim telefonie. Dobra, użyj opcji defuse, by... kiedy bomba jest w defuse zone. A teraz zrób to. Left.
Muzyka tu jest epicka. Nice. Nice. Ej, może mi się uda. Basketball. Idź na środek. Używam pola ochronnego, żeby złapać tam. Nice! Brawo, skarbie. Taka ciekawostka, nawet jak nie wysadzicie tego, to nic się nie stanie. Jak tego wszystkiego nie zdeaktywujecie. Zdeaktywujesz wszystkie bomby! Jeśli tego byś nie zrobił, wielka bomba wybuchła w 2 minuty. Teraz nie eksploduje w 2 minuty. Eksploduje w 2 sekundy teraz. Narka. Skarbie. Oh shit. Wygląda na to, że bomba nie wybucha. Ponieważ... kiedy ty gadałeś, ja naprawiłam... ja zmieniłam... O nie! Zdeaktywowałaś bombę swoimi skillami hakowania! Ta! Dokładnie to zrobiłam. Szlak! Uwaga! God damn it. Wygląda na to, że znowu zostałem oszukany. Szlakcie, człowieku, szlakcie, doktor Alphys. Za taką pomoc. Ale nie przeklinam moich 8 wspaniałych widzów, którzy tu dołączyli. Do zobaczenia, skarbie. Wow. Naprawdę mu pokazaliśmy, co nie? Wiem, że byłam trochę dziwna wpierw. Ale wiem, że... ale sądzę, że zaczynam... być bardziej... śmiała w... poruszaniu tobą? Nie poruszaniu, tylko... o przeprowadzaniu cię. Więc nie bój się, nie przejmuj się tym wielkim, głupim robotem. A bronię cię przed nim. Ten głos to jest świetny po prostu. I jeśli... jeżeli naprawdę... jeżeli w końcu do tego dojdzie, możemy po prostu odwrócić się. Nieważne. Tara! No zakładam, że muszę iść tu. Pokażę, że to jest safe. Jakiś. O jedno, jak się wystraszyłem. Zauważyłem, że jesteś trochę cichy. Czy denerwujesz się? Spotkaję z Asgorem. Więc nie bój się, okej? Król jest... spoko gościem. Jestem pewna, że możesz zagadać do niego i z twoją duszą ludzką przejść przez barierę. Więc nie martw się, okej? Okay? Po prostu po prostu zapomnij i uśmiechnij się. Dajcie mi save'a. Dajcie mi cholernego save'a. Location. Wiesz co, pójdziemy sobie na left floor 1. Bo czas zakończyć odcinek! Hehehe. A więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć! Pa, pa!